Cześć, jestem Marcin, to was wkładam ci konojka, a to jest znowu Five Nights at Warriors Deluxe. Oczywiście, bo czemu by nie. Lecimy dalej, czwarta noc. Muszę przyznać, ta gra jest bardziej wymagająca niż się spodziewałem. Myślałem, że to będzie taki se heheszki, zabawny, fun game, zabawna gierka z postaciami z Mario. Nie, tu się dzieją pojebane rzeczy. Więc trzeba sprawdzać, żeby ten Mario tutaj się nie pojawiał. Tutaj trzeba często sprawdzać na kamerach. Olewamy te światła całkowicie. Znaczy, no może nie całkowicie, ale... ale olewamy je. Ale słyszałem coś. A jak coś słyszę, to jest niepokój. I wolę sprawdzić jednak, czy coś mi tu nie łazi. Dobra. Największym problemem... słyszałem. Czy to był Mario? To chyba był odgłos Mario. Okej, okay. Ona tam wszedła. Słyszę te drzwi. Jak ona tu zniknie? On tu jest. Jego tak słabo widać. Jego praktycznie nie widać. Nie wiem po co to zapalałem, gdy wiedziałem, że tu się pojawi. Odgoniłem ją. Ten Mario też jest przejebany. Jak mam być szczery. Okej. Okay. Muszę się przygotować. Jak wiem, że zaatakuje, muszę się przygotować i mieć myszkę najlepiej. W tym oto miejscu. Było jej tam. Jest tu. Kurwa. Tu jest. O! Byłem skupiony na niej. Nie sądziłem, że tak szybko przyjdzie. Dobra, to była rozgrzewka. Nie było aż tak źle. Okej, okay. Teraz to ogarnię. Trzeba to ogarnąć, bo ja tego filmu nie wrzucę. Jeśli nie przejdę przynajmniej jednej nocy, ja tego filmu nie wrzucę. Nie. No way. Ja nie wrzucę filmu, w którym nie przechodzę ani nocy, no goddammit. Przecież to jest... przecież to jest żart jakiś. Okay. To była ona, a ja się sram już. Ja już nie wiem. Tego... praktycznie tego... fioletowego, tego chudego. O, jego. Jego słabo widać, bo on się tu chowa za kamerą. Aha. Czyli wszedła już, okej. No, mówiłem! Widzieliście to? On był ledwo widoczny. Teraz. No w takim momencie to ja go na przykład nie widzę. O, idzie. Ho, idzie. Stary wstał.
O. Nie? Wait. Gdzie on jest? The fuck? Nie! Czy to oznacza... No dobra, ale... Czy ona już wszedła? Nie. Całe szczęście. Już myślałem, że ona już... jest na górze. Okej. Słyszę, jak tu coś chodzi. Urwa. Nie wiem. Słyszałem niby kroki, ale to było tak ciche, że ja pierdolę. Równie dobrze mogły być po prostu krople, które normalnie tam ciągle słyszę. Aha. Tutaj, co? Ale ja po prawej słyszałem. Po lewej, znaczy się. Po prawej się pojawił, a po lewej słyszałem. Don't fuck with me. Słyszałem, jak kurwa podchodzisz. Aha, to był on. O pierdole. Dlaczego? Dlaczego on tak popierdala? Ja nie wiem, jak ja przejdę tą noc, to będzie kurwa święto, nie? To będzie święto. I jeszcze piąta noc jest, chciałbym przypomnieć. Jeszcze jest piąta noc, więc... No. Dokładnie. Może ja tak... Przez chwilę nie będę patrzeć na kamery. Już słyszałem. Po prawej. Po lewej też. Okej, bo oni szybko przechodzą. Ej, na razie nie słyszałem księżniczki, żeby wchodziła na dół. O, teraz schodziła. Wait, nie ma ich? Okej. Mam ich na kamerze. O. You fucking piece of shit. No i chuj. Czy ona...
Aha. Czy ona już wszedła na górę? Czy ona... Ja nie wiem. No i już. Chuj, to strzeli. No, chodź tu, kurwa. No, dokładnie na to czekałem. Ją muszę bardziej pilnować. O wiele bardziej. To jest kurwa tragedia. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja tu robię. Jak ja mam to zrobić? Dobra. Ale w sumie dobrze, że umarłem. Bo jak patrzyłem na swoją energię, to i tak nie miałem szans, żeby to zrobić. Patrząc na mój stan prądu, nie zrobiłbym tego. Teraz poczekam. Okej. Słyszę, że coś chodzi. Sprawdzę. Na razie nie patrzę na kamery. Okej, jestem w stanie wytrwać do pierwszej, bez patrzenia na kamery. Okej. I tutaj jest typ. Ona już jest na dole. Okej, jestem w stanie do pierwszej to zrobić. Nie robiąc nic do pierwszej. Nie słyszałem go. W ogóle. Co? Co? On tu jest. Dlaczego go nie widziałem? Dobra. Druga. Nie słychać ich. To jest kurwa pojebane. On tu znowu jest. Tu jest co, nie? Tak. Ja pierdolę. Czy on może zniknąć? Okej. Dziękuję. Zgaśnij, kurwa.
Ja nie wiem, gdzie ona jest. I już wszedła. Ja pierdolę. No i co teraz zrobię? Nic nie zrobię. A jest czwarta. Prądu też mi nie starczy. No nie starczy mi. Zajebiście. Jak zostawię i nie będę świecić. Nie uda mi się, co nie? Może się uda, może się nie uda. Nie wiem, ale... Piąta przynajmniej. No zaraz kurwa Peach przyjdzie i mi drzwi wyrwie. Wiedziałem. Ja pierdolę. A jakaś szansa była, żebym to mógł zrobić. Jakaś była. Tylko... Coś czuję, że to jest tak wymierzone, żeby to robić... Żeby przeżyć tę noc tak... Na styk. Nie ma szans, że kurwa będziesz mieć... Nie wiem, z 50% na baterii. I będzie szósta. Nie, nie ma szans. Mam wrażenie, że to jest tak wyliczone na styk, że... Że to jest chuj. Ale... Przynajmniej taka rzecz... Mogę siedzieć do pierwszej. Nic nie robić. No dobra, bo ja coś słyszę. Coś chodzi. Dobra, bo ja się sram. Ale w teorii... Słyszę, kurwa. Jakieś dmuchanie. O, okej. Ej, czyli ona... Ona dokładnie o pierwszej schodzi na dół. Dokładnie o pierwszej. Ej, to łatwo. Znaczy... łatwo. Jakby było łatwo, to bym to już przeszedł, nie? Ale... Dobrze wiedzieć. W takim razie... On tu kurwa jest. O, uga buga. Dobra. Po co kliknąłem to? Muszę zrobić tak, że jak wiem, że coś jest przy drzwiach, to kurwa nie klikam światła. To jest bez sensu. No. Wypierdalaj, dobra. Co to oznacza? Że on sobie poszedł? Tak, okej. Była tu. Coś będzie przy drzwiach, zobaczę na kamerze. Znaczy, jak ktoś będzie podchodzić do drzwi. No ten skurwysyn jeszcze istnieje. On mi może tak o wyskoczyć? No to
wygląda. Była tu. A się zastanawiałem, czy to ona. Spadaj. O kurwa. Co to za burczenie? No jest kurwysyn. Gaś to. Aha. No. No nie, no wypierdalaj, chłopie. Okej. Kiedy takie burczenia wydaje? Okej. Słyszałem takie śpiewanie dziwne. Jest piąta. Jest piąta. Okej. Idzie. Spadaj. Okej. Okej. Kurwa, księżniczka. Udało się, dobra. Już słyszałem, jak wyszła. Dobra. Teraz piąta noc. Ja pierdolę, dobra, to było idealnie wyliczone teraz. I co mnie czeka w piątej nocy? Będzie coś nowego, czy będzie po prostu to samo, tylko że dwa razy gorzej? Bo to jest... To jest tragedia. Będzie typek? Posłuchamy sobie go. Good evening, Richard. It's James here again. Siema, James. Listen, I'll get straight to the point. I don't know if you've seen anything of that which I'm now referring. Mm-hmm. But I've seen things, okay? No, też widziałem rzeczy. Earlier today, my eyes have seen things I still cannot comprehend. Aha. There are faces in these walls. One face in particular, Richard. I'm not trying to scare you away. Maybe you already know what I speak of, but you haven't said anything. No, ja wiem, o czym on mówi. Job. I don't know. Ale chuj z tym, że to miejsce jest nawiedzone. Przynajmniej mi dobrze płacą, nie? Albo nie płacą dobrze. Whatever. Deep dread. Maybe there's a reason no one has bought this piece. Ah, yes, footsteps. Dobra. Thinking about it, I don't even know if anyone else than him were ever allowed. I ktoś przyjdzie i go dopadnie, co nie? I called an old friend of mine. I started thinking, you know, about what I was seeing and the story about the factory and everything. So I called an old friend of mine, a guy who helped Wario set up his first cafe back in the 80s. I got curious to know more, you know. Story from this factory, the things I saw today, the unfortunate set of events in the brand's past. Clearly, there has to be more to Wario than we originally thought, right? So my friend, he told me that he too, in fact, had seen things. Aha, kolega też widział rzeczy. No ja też. Original cafe. Strange, unexplainable phenomenon. Anomalies.
Aha, anomalie. Nawiedzenia, duchy, demony. Takie tam. The strange vibe we get from this place, the sightings I had today, the old caverns below this place. Mm-hmm. You know, we cannot help but make connections. And wonder if something deeper is happening. I don't want you to worry about losing your job, Richard. You can trust me. I too know there is something strange about this factory. It doesn't feel right at all. I'm on my way over to you right now, in fact. I'll take the night shift alongside you tonight, okay? I'll be there very soon. So? Do you ever get that feeling, Richard? Like, like the air feeling off, the wind is haunting. It's okay. Have I been here before, Richard? Have we been here before? This dream. Is this now, Richard? Energy this... Co się tam stało? Aha, okej. Ej, zamknij mordę. On coś po chińsku te... No, po chińsku? Nie, no muszę... Okej, muszę przestać. Może to hebrajski, ej. Oni też tam podobno odwrotnie gadali. O odwrotnym języku. Nie wiem. Ale się zesrałem teraz, bo ej, ale on mówił, że do nas przyjedzie. O! Nie wiedziałem, że ona się tu może pojawić. Czekaj, co on mówił, że przyjedzie do nas? I będzie mieć z nami night shift. Ale chyba raczej już nie przyjedzie, po tym co słyszałem. Chyba go jakieś złe siły, złe duchy dopadły. Takie mam wrażenie. Dziwne. Więc... Gdzie jest księżniczka? Była i... Aha, okej. Okay. Trzeba się upewnić. Ona tu... Co? Ej, czemu ona tam... Oho, oho, jakie combo! Co jest? Ale dlaczego ona... Nie... Ty kurwa... Nie... Jej nawet na dole nie było. What? Nie rozumiem. Nawet nie słyszałem, żeby schodziła. Nawet nie było dźwięku. To... Co? Gdzie to było? Czy to jest Mario? Okej, bo on coś pierdoli, ale... Czy to był easter egg, czy to po prostu tak zawsze jest? Bo ja już nie wiem. Okej, ona tu niby idzie. Ona tu już podobno zmierza w tę stronę. Wcześniej tutaj nie widziałem nigdy. Nigdy nie widziałem, ale okej.
tutaj sobie idzie. Idzie tu i zaraz będzie tu. Nie, ona tu, przecież ona... Ona była tu i się cofnęła tu? Coś jest nie tak. Something is not yes. Coś się odpierdziela. Spadaj. Aha. Nie wiem. Ja nic nie wiem, nie mam pojęcia. Jest. Ona tam jest. Ona tam nie schodzi w ogóle. Ona niby jest na kamerach na górze, ale... Ale jest od razu na dole. Nie rozumiem. Kurwa. Możecie se... pójść? Dzięki. Okej. No tu pta, tu kurwa. No słysz... Aha. Dlaczego ją słyszę na dole, a jest kurwa na górze? Co? Dlaczego? Dlaczego ja... Nie. To nawet mnie jest w stanie przestraszyć już na tym etapie. W sensie trochę tam... Trochę tam coś... Coś ten... Coś się ruszy, jakiś nerw podskoczy, ale... Ja pierdolę. No nie. Dlaczego ona... Dlaczego ona tak popierdala w tych podziemiach? Ona tutaj jest w większości, co nie? Kurwa no, ja nie wiem. No bo ona z tej strony wchodzi, nie? Z tej strony dosłownie. Ja muszę tą stronę sprawdzać. Teraz usłyszałem, że wchodzi. Wcześniej nie było słychać. Nie rozumiem. Tutaj była kilka razy, ale... Tędy wchodzi. What? A to on się ruszył. Nie, no... I co? I już... Słyszę kurwa drzwi. I już wiem, że nie żyję. No już wiem. Spadaj.
Wait, bo ją słyszę, ale nie widzę. Nie rozumiem. Nie, ona tu jest. Okej, okay, I'm fucking... confused. Nie rozumiem. Była tu. Nie wiem, tak po prostu se strzelam, nie? Ale to energii zabiera, ja pierdolę. Czwarta, no nie ma szans. Dum. O kurwa. Tak, tak. No zarycz, no. No zarycz, no. Dobra. Ile ja tu już nagrywam? Bo ja już... O, pół godziny, prawie... 40 minut. Okej. Okay. Jak mi się teraz nie uda, to chuj. I tyle. Po prostu chuj. Czy on może przestać? Słyszałem drzwi, okej. Okay. Ona teraz się nie pierdoli, ona nie czeka do pierwszej teraz. Teraz to już jest... She is speed. What? Wait, what? Okej, okay, nie, ona mnie w chuja robi. Ona mnie w chuja robi. Widzę to. Ona raz się cofa, raz kurwa, nie wiadomo gdzie jest. Czy ona... Nie. Muszę bardziej nasłuchiwać, a nie napierdalać światłem, jak debil. Ale fakty są takie, że jej praktycznie w ogóle nie słychać. Dokładnie. Zamknij tu kurwa. Okej. Słyszałem. No i kto tu kurwa łazi? On chyba, nie wiem. Nie wiem, tu są pojebane dźwięki.
Dykę, nie wiem. Ale ekipa się zebrała. No i ten skurwysyn go zasłania. A nie! Jak on tam... Okej, okay, jak on zmienia pozycję, to oznacza, że jego po prostu nie ma. Co? You fucking... Don't fuck with me. Ty kurwa. Ona jest gorsza niż Mario. Ja myślałem, że Mario jest powalony, ale Mario jak się go ogarnie. Jak się wie, jaką taktykę zastosować przy Mario, to kurwa. On nie jest problemem, nie? To też kwestia refleksu. Trzeba po prostu wypracować, że jak się pojawia, to szybko kliknąć kamerę. A u niej... I don't fucking know, nie? Ona popierdala po tych... podziemiach. I chwila dosłownie minie i ona już jest na górze przy drzwiach, przy tobie. I nie możesz to zrobić. To jest popierdolone, nie wiem, kto to wymyślił. Dobra, nie wiem, piąta noc. Były dwa próby. Dwa próby piątej nocy, więc to będzie na kiedy indziej. Ale przynajmniej czwarta noc. Już mamy za sobą. Ej, czy tutaj teraz faktycznie można zobaczyć wszystkich? Bo widziałem... Okej, okay, teraz nie ma nic. Ona jest. Okej, okay, czyli zakładam, że w piątej nocy po prostu teraz mogę wszystkich zobaczyć. No dobra, ciebie już znamy, Luigi. Dobra, idź sobie. Kto to jest? Czy to jest ten? Czy to był Wario? Czy to był ten... Purple Guy, tak zwany. The man behind the slaughter. Ale fajnie to zrobili, że zależnie od nocy masz inny jakby menu screen, tak jakby kto inny się tutaj w drzwiach pojawia. A w piątej nocy pojawia się każdy. Chyba. Przynajmniej na to wygląda. No to jest, kurwa, to jest chyba ten. To jest chyba on, co nie? Nie jestem pewny. Dobra, nie wiem, to tyle jak na razie. Ja nie mogę w to grać długo, bo nie wytrzymam po prostu, bo się wkurwię. Więc no, widzimy się w kolejnym odcinku kiedyś tam. Cześć.